Marian Czużnicki, 63 lat, to były dziecięcy aktor znany z serialu Do Przerwy 01 i filmu Peregangola. Produkcje sprzed niemal 50 lat przyniosły nastolatkowi chwilową popularność. Niestety aktor naturszczyk nie zrobił już później kariery w filmie. Do głowy uderzyła mu głowa sodowa. Pojawił się alkohol i narkotyki. Po rozstaniu z żoną słynny Peregan wpadł u uzależnienie od mocnych trunków, zaczął się także objadać. Marian Czużnicki nie pije już od ponad 10 lat. Pomogła mu w tym terapia w tworkach i działalność w klubie S. Kara Serce, które skupia byłych alkoholików i ich rodziny. Dziecięcy gwiazdor serialu Do Przerwy 01, według powieści Adama Bachdaja, gdzie wcielał się w Maniusia Paragona Tkaczyka, młodego trampkarza klubu Syrenka, jest obecnie pomaga innym w byciu abstynentem. Droga do jego trzeźwości nie była łatwa. Marian Czużnicki w programie Ocaleni Rafała Porzezińskiego, 45 litrów. Na TVP1, opowiedział o swoich uzależnieniach. Przyznał, że pierwszy kontakt z alkoholem miał w wieku 13 lat. Napił się ajer koniaku, który zamówił dla niego Roman Wilhelmi, plus 55 l. Marian spróbował potem także twardych narkotyków. Dzięki banianowej młodzieży brał m.in. heroinę. Gdy przez alkohol rozpadła się jego rodzina, Peregan wpadł w otyłość. W pewnym momencie ważył nawet 186 kg. Dzięki własnemu uporowi i operacji usunięcia 3/4 żołądka udało mu się szudnąć. Najtrudniej jednak było rozstać się z alkoholem. Przełom nastąpił po jednej z libacji, kiedy to razem ze znajomym elektrykiem, który miał mu naprawić światło, pił przez 3 dni spirytus. Gdy się oklął, zobaczył, że zamiast usuniętej awarii, ma na ścianie niezliczoną ilość dziur od młotka. Mieszkanie wyglądało jak po powstaniu warszawskim, stwierdziła jedna z jego znajomych. Zobaczcie, jak Marian Czużnicki opowiadał o swoim uzależnieniu. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.